Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze. Moi drodzy, trzy słowa do pastora Bogusława. Pastor Bogusław Jasiewicz umieścił najnowszą reformelię 81, prawda? I tam w pierwszej części mówi o pewnych komentarzach, do których dostał linki, prawda, które gdzieś tam czytał, słuchał, prawda? Ale ani jednego nie zbił. Pastorze Bogusławie, żeby Pan był uczciwy, to zamiast lać wodę, otworzeniu sobie fałszywych koncepcji i tak dalej, to powinieneś albo ten komentarz wziąć i przeczytać słuchaczom, te zarzuty przeciwko podwójnej predestynacji, przeciwko kalwinizmowi, to, co się tam pojawia, przeczytać bądź dać odsłuchać i wyjaśnić. Natomiast, pastorze Bogusławie, widzę, że boisz się podjąć dyskusji z tymi komentarzami, które gdzieś czytasz, z tymi naukami, które gdzieś tam do ciebie trafiają. Boisz się podjąć dyskusji, stąd zasłaniasz się tym, że owi krytykanci kalwinizmu tworzą sobie chochoły o kalwinizmie, a nie przedstawiają tak naprawdę tego, czym ten kalwinizm jest. Pastorze Bogusławie, słabiutkie to jest, bo powinieneś wziąć taki artykuł, taki komentarz, przeczytać i powiedzieć: o, proszę bardzo, tutaj ten komentarz jest niebiblijny, tutaj ta wypowiedź jest niebiblijna, jest niezrozumieniem kalwinizmu, jest niezrozumieniem Słowa Bożego. W tym kierunku, pastorze, prosiłbym, żebyś poszedł, a nie tworzenie takich właśnie górnolotnych koncepcji, o, że tutaj my dyskutujemy z chochołami, a nie, że zrozumieliśmy kalwinizm i że fałszywie przekazujemy fałszywy obraz kalwinizmu, bo tak naprawdę go nie rozumiemy. Pastorze Bogusławie, ja wziąłem i część nagrań, które zrobiłem pod twoim adresem, to jest odnoszenie się do twoich słów, tak? Boisz się tego, pastorze Bogusławie? Boisz się wziąć tego, co ty mówisz, i kontry, którą ci podaję? No, jeżeli dalej będziesz uważał, że to jest tworzenie sobie chochołów o kalwinizmie, to znaczy, że sam nie znasz kalwinizmu, bo ja się tam odnoszę do twoich słów i na podstawie twoich słów pokazuję, że to, co głosi kalwinizm w twoim wydaniu, jest kłamstwem i nie jest biblijnym. Boisz się, pastorze Bogusławie? Pokaż, że masz prawdę, pokaż, że jesteś pastorem, pokaż, że się potrafisz skonfrontować. Wykaż mi, że źle interpretuję kalwinizm, wykaż mi, że Kościół rzymskokatolicki się myli, głosząc powszechne zbawienie, że nikt nie idzie do piekła. Wykaż to w konfrontacji tego, co zostało ci wykazane. A z tego, co mówisz, to mówisz w liczbie mnogiej, o komentarzach, wypowiedziach. Skonfrontuj się z innymi krytykantami, którzy cię krytykują. Miej twarz, miej odwagę przeczytać, pokazać, dać odsłuchać i wtedy się wypowiedzieć. Nie chowaj się, bo to już, pastorze Bogusławie, robisz drugi raz. Drugi raz lejesz takie właśnie, że my sobie tworzymy chochoły. Pastorze, to jest słabiutkie. Bo ja mam, prawda, bez obaw mogę powiedzieć, boisz się. Boisz się skonfrontować z krytyką, dlatego wyłączyłeś, zakazałeś, nie można pisać komentarzy pod twoimi nagraniami, tak? Boisz się krytyki, boisz się konfrontacji? No to przyznaj się, słuchajcie, boję się konfrontacji. Będzie to o wiele lepsze niż chowanie się za jakimiś górnolotnymi koncepcjami. Bądź uczciwy i powiedz to, co ci ludzie mówią, to, co ci zostało tam przekazane, czy mailami, czy te komentarze. Upublicznij je i zacznij zbijać. Bądź uczciwy, pastorze Bogusławie, bo to, co robisz, jest śliskie. Pozdrawiam.